Jeszcze chciałbym z wami się podzielić taką rzeczą, którą widziałem tam dalej na zachodzie, w Niemczech i w Niederlandach, w Holandii. Normalnie ludzie nie chodzą po ulicach w maskach, normalnie się poruszają bez tam żadnych ograniczeń po ulicach i maski zakładają dopiero przed wejściem do sklepu albo na przystanek autobusu, no jakieś tam miejsca, gdzie gromadzą się ludzie. A tak normalnie po ulicach się nie chodzi w maskach, na rowerach się nie jeździ w maskach. To ja podejrzewałem, że to, tak byłoby prawidłowo, ale w Polsce jest inaczej. W Polsce ludzie rowerami jeżdżą w maskach, wszędzie wszyscy są w maskach. Ale w Niemczech ostatnio miałem taką, no według mnie, ciekawą sytuację, bo wymagania są takie, że mają być przykryte usta i nos. No i ja mam taki, jak to się nazywa? Nie szalik, tylko taki baw, który po prostu się podnosi tak do góry i tak wszystko dookoła głowy masz ukryte. Ja ostatnio byłem w sklepie spożywczym w Niemczech i do mnie przyszedł pracownik sklepu i powiedział, że to było w Niemczech, i powiedział, że to nie pasuje, to co ja mam, i ma być maska medyczna. Powiedziałem, przepraszam mocno, ale ja nie mam medycznej maski. Powiedziałem wprost, tak jak jest. Ja tam się nie kłóciłem, nic nie wyjaśniałem, bo nie lubię tego robić. No i powiedziałem, przepraszam, ja nie mam maski medycznej. Powiedziałem wprost, tak jak jest. A ona taka nerwowa była i powiedziała, a nie ma maski, okej, dobrze. I poszła tam gdzieś. No prawdopodobnie nie każdy człowiek, i mi się wydaje, że większość ludzi nie posiadają maski medycznej przy sobie, bo to się brudzi w 2 sekundy i ta biała lub niebieska maska już jest czarna po chwili, a ludzie to noszą tygodniami, miesiącami i to nie jest bardzo wygodnie. Ja sam ostatnio zakładałem maskę medyczną, a na mrozie jest tak, że ta maska w środku się paruje i ona jest taka mokra i oblodzona się staje. I to nie bardzo przyjemnie, bo to nie wchłania to, co wydychamy, tą wilgość w powietrzu. No i o wiele wygodniejsze to są takie maski z takiego materiału, z takiego jak odzież, albo jakieś szaliki, albo bafy. To jest bardziej, mi się wydaje, przyjemniej i bezpieczniej niż taka maska medyczna, która się brudzi w 5 sekund, że jeden raz dotkniesz czystą ręką i już jest czarna. No powiedziałem to co wiedziałem, i to było takie dziwne dla mnie, bo w kraju, w którym można po ulicach chodzić bez masek, czyli jest lżej, tak powiem, że jest prościej, a jednak w sklepie, jak już musi być coś założone, to musi być założone, tam certyfikowane, tam z taką nalepką, z numerem, z indeksem jakimś, że tak powiem. Ale powiedziałem, że ja nie mam maski medycznej, ona tylko tak rozwiodła rękoma, powiedziała, no cóż, no nie ma pana. I poszła tam gdzieś taka lekko nerwowa. No ja je też rozumiem, prawdopodobnie oni tam dostali takie polecenie, że muszą kontrolować, bo to dla bezpieczeństwa sklepu, tak powiem, żeby tam sklep nie ukarali, albo tam, żeby jakieś tam ludzie, którzy, no bo no, dużo ludzi się boi tego wirusa i tak dalej, ale są ludzie, którzy tak naprawdę naprawdę tak za mocno się przejmują tym, tak za mocno, i oni tam za mocno wariują z tego powodu, i tam na przykład jak ktoś tam idzie tam bez maski albo tam coś się nie podoba, to oni już tam biegną do tych właścicieli sklepów lub tam do kasjerów i tam do nich mają pretensje, że o u was w sklepie bez masek chodzą, że tam
takie rozmowy, ale jeśli to wszystko tak uprościć i z daleka na to wszystko popatrzeć, to takie pretensje, oni wynikają nie z jakiejś tam przyczyny, tam nie przez tam pandemię, albo tam przez jakieś zasady, albo ktoś tam zgodnie z regulaminem coś robi, zgodnie z przepisami, albo coś. Takie zjawisko wynika wśród, no to 99,9% wśród ludzi, którzy wcale nie są zadowoleni z życia. Po prostu sam w sobie taki człowiek jest nerwowy, on jest niezadowolony ze swojego życia, on tam ma problemy z żoną, z dziećmi, albo tam żona z mężem ma problem. Oni tam się kłócą przez cały czas, albo brakuje mu pieniędzy, albo w jakichś tam strefach życia on jest niezadowolony. I takie ludzie w takich momentach, oni tak po prostu reagują, oni po prostu z takimi przepisami, z takimi regulaminami, oni dostają możliwość się podnieść w swoich oczach i w oczach ludzi, którzy cierpią od tego człowieka, że on jest tu ważny, że on jest tu ważny, bo do domu przychodzi, go tam żona gnębi, tam albo dzieci go w ogóle, to taki człowiek nie ma autorytetu przed dziećmi, no i w taki sposób ten człowiek się realizuje, ale razem z tym ja nic do takich ludzi nie mam. Ja nie mówię, że oni są źli albo coś takiego, bo ja przez długi okres swojego życia też zachowałem się podobnie i ja do takich ludzi nie mam pretensji. Ja po prostu, tak powiem, współczuję tym ludziom, ja wiem o co im chodzi i po prostu tam nie dyskutuję z takimi ludźmi. No, po prostu się staram trzymać się z daleka, albo jak ja mogę na przykład czymś pomóc, to mogę się zapytać, czy ja mogę czymś pomóc i pomogę. Jak na przykład taka osoba mi powie, na przykład tam pracownik sklepu, powie mi, żebym wyszedł ze sklepu, że tak nie wolno, że tak nie może być, to ja powiem, dobrze, i pójdę z tego sklepu, ja nie będę tam prowadził żadnych dyskusji, bo mi po prostu mi się nie chce. Ja w swoim życiu jakoś dotarłem przez ból, krew i takie rzeczy, ja dotarłem do tego, że takie coś, takie rzeczy, oni nie mają sensu w ogóle w życiu. W ogóle to nie są te rzeczy, na których warto się skupiać. Kto ile zarabia, kto kogo okradł, kto jak żyje, kto ile ma, kto ile zarobił tam przepisowo, kto spłacił podatki, kto nie spłacił, to wszystko, co w nowościach, w prasie, to wszystko mnie nie interesuje. Ja żyję tu, teraz, wśród ludzi, jak ja widzę człowieka, tam on do mnie mówi cześć, ja mu powiem cześć, tam, jak on tam ma coś do powiedzenia do mnie, niech mi to powie, ja mu powiem na przykład, jeśli ja mu tam coś chcę powiedzieć ale nie przyjmuję się takimi rzeczami. I wam polecam też. Patrzcie na tych ludzi, którzy się za mocno denerwują w jakichś sytuacjach. Patrzcie ze współczuciem, bo takie ludzie to oni mają dużo problemów w życiu i po prostu nie krytykujcie takich ludzi, jak ja teraz. Ja no żartuję. I tak u mnie zauważyłem też, tak przeglądałem swoje filmiki na YouTubie, już doszedłem do tego, że nowych filmików nie ma, przeglądam swoje stare, taki narcyz. No i tak zauważyłem, że dziwnie się zachowywałem kiedyś, czasami z Olą za dużo się przejmowaliśmy jakimiś rzeczami. Ola za mocno się przejmowała osobami, którzy palą na ulicach, którzy idzie. Bo teraz tego coraz mniej, bo są przepisy, które nie pozwalają na palenie w miejscach publicznych. Ale to taki problem był, szczególnie kiedy Ola była w ciąży.
Ola się denerwowała, że tam ktoś pali, ktoś idzie drogą, ona nie może wyprzedzić tą osobę. Ta osoba idzie z taką samą prędkością co jak Ola i pali papierosa i cały ten dym idzie na niej, a ona jest w ciąży, a u niej dziecko i tak dalej i ona się przejmowała takimi rzeczami. No i ja też się przejmowałem, jak na przykład jadę gdzieś samochodem i ktoś tam coś wywija na drodze i ja... Jak on tak może? Przecież przypisy, to i tam już mnie poniosło, ale doszedłem do tego, że trzeba wyluzować i życie idzie od razu do góry. Jak tylko wyluzujesz, jak tylko przestajesz być takim małym takim człowieczkiem, takim nerwowym, który tam się kłóci ze wszystkimi, coś tam pokazuje, ja. To od razu życie się ulepsza, od razu kasa się pojawia, od razu jakieś możliwości, znajomości, ludzie inaczej cię traktują dookoła i po prostu się żyje o wiele lepiej. Dziecko ci jakoś też inaczej zaczyna się zachowywać, mniej płaczy, mniej krzyczy, mniej się denerwuje, a nawet kiedy takie rzeczy się zdarzają, no bo to są dzieci, to wszystko się kończy w chwilę po prostu. Ty po prostu na to nie reagujesz, kontynuujesz rozmawiać z dzieckiem z taką miłością, nie skaczesz dookoła tego dziecka, a co ci dać, a co ja mam zrobić, a tam to, a po prostu spokojnie się rozmawia i jakby dziecko się nie zachowywało, dziecko zawsze od ciebie czuje, że ty go lubisz, że ty go nie będziesz obrażał, że ty go będziesz wspierał, a jak na przykład nie zgadzasz się z czymś, to i nie będziesz wspierał, no to przynajmniej nie będziesz temu dziecku ukazał, że dziecko jest głupie, albo tam, nie wiem, no takie rzeczy. No i jak widzicie, tak się dzieje, kiedy długo nie nagrywamy vlogi, a później Juri bierze do kamery, tak dokładnie, do rąk kamerę i już nie można go wyhamować, tego Juriego, i siedzę tutaj wam opowiadam jak ja patrzę na ten świat i tak dalej. No widzicie, już jest ciemno, już noc jest, tak długo ten vlog już idzie, ale to tylko się wydaje, bo jak otworzę drzwi, tak kaganiec nie zapominamy, włączymy światło, cyk. O. I tutaj przejdziemy, to od razu się zapali słońce i jest biały dzień. Dobrze, ja teraz biorę zakupy i idę do domu. Mam nadzieję, że jeszcze moją walizkę z odzieżą mnie wystawili za drzwi, że mnie tak długo nie ma. Ała. A bo to może można wyżej. A nie, już się nie da wyżej podnieść. Lub max. Dobrze, biorę zakupy, idę do domku. Bajo!